Stanęła budowa hospicją stacjonarnego w rybniku. Powodem jest odstąpienie przez miasto od umowy z wykonawcą firmą Elka Invest z Wrocławia. Zdaniem miasta na budowie nie było widać postępów. Próbowaliśmy rozmawiać, zaproponowaliśmy, można powiedzieć, rewaloryzację kosztów, bo na to też się powoływał wykonawca, że w momencie zawarcia umowy koszty pracy były inne, a dziś są inne. Ostrzegaliśmy wykonawcę w momencie, kiedy zaproponowaliśmy wyższą kwotę wynagrodzenia za całość pracy. Że ewentualne kary będą naliczane już od tej wyższej kwoty, więc wykonawca był świadom w pełni całej tej sytuacji. Kwota kary jest niemała, bo miasto żąda 20% wartości inwestycji, czyli ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie możliwa kontynuacja budowy hospicjum, bo miasto musi zaktualizować kosztorysy i ogłosić nowy przetarg. Według planów w hospicjum miejsce znalazłoby łącznie 40 pacjentów, 30 stałej opieki i 10 Dziennej. Na razie w mieście działa tylko hospicjum domowe. Jedyne takie hospicjum, które mamy w pobliżu, jest imieniem Jana Pawła II w żorach. Nie, po prostu brak na pewno miejsc, bo my przesyłamy tam ludzi, którzy potrzebują pomocy. Gdyby takie hospicjum powstało w Rybniku, te, na które czekamy. A miałoby kilkadziesiąt łóżek, ja przypuszczam, że i tak by to było za mało. Skontaktowaliśmy się z byłym już wykonawcą budynku Hospicją, firmą LK Invest, ale ta nie chciała komentować sprawy.